Witam wszystkich serdecznie w moim krótkim cyklu feryjnym, lockdownowym, zimowym, poświęconym budowie i historii gitar. Jest to temat na ogół pomijany przez różnych nauczycieli i opowiadaczy o gitarach. Chciałbym w krótkich 4 odcinkach podsumować, tak dla orientacji wszystkich, czym różnią się gitary pomiędzy sobą, jakie jest ich pochodzenie i do czego służą. Będę mówił głównie o najważniejszych typach gitar, bo różnych podtypów i ciekawych wynalazków jest bardzo dużo. Dziś o gitarach, w których dźwięk nie jest wzmacniany elektrycznie, czyli takich, w których za dźwięk słyszany przez nas odpowiada wyłącznie pudło rezonansowe. Po pierwsze, mamy tu najważniejszy typ gitary. Historycznie gitarę wymyśloną 250 lat temu, jest to gitara klasyczna. Mam tu gitarę klasyczną uczniowską w rozmiarze 3/4. To ważne, takie gitary mają swoje rozmiary. Wiadomo, gitara 4/4, czyli pełnowymiarowa, jest dla gitarzystów o większej ręce, czyli powiedzmy od nastolatków i dla dorosłych. Gitary 3/4, znakomite dla uczących się dzieci, bardzo wygodne. Pomniejszone po prostu w stosunku. Dokładnie jest to pomniejszona proporcjonalnie gitara pełnowymiarowa. Gitara powstała 250 lat temu w Hiszpanii. Gitara klasyczna generalnie służy do grania muzyki klasycznej, gitarowej, także miłośnicy flamenco oraz miłośnicy piosenki, na przykład obozowej, turystycznej, bardzo często sięgają po taki instrument. Jest znakomita do nauki, ponieważ struny nylonowe, w jakie jest ona wyposażona, są miękkie. Łatwo docisnąć struny do gryfu. Bo to jest gryf, prawda? Popatrzmy się, jak jest zbudowana. Mamy gryf, gryf z drewna na ogół mahoniowego powinien być, bądź pokrewnego. Wyposażony jest w plastikowe kołki i klucze w płaszczyźnie umieszczone idące do tyłu w stosunku do płaszczyzny główki. Dalej mamy siodełko, gryf z progami. Nie ma tu żadnych markerów. Markery powinny znaleźć się oznaczające numery progów tylko na stronie widocznej dla grającego. Gryf łączy się z pudłem na wysokości 12 progu, to jest bardzo ważne. Następnie mamy pudło rezonansowe. Tył i boczki wykonane są z drewna liściastego. Na ogół jest to mahoń bądź różne podobne gatunki. Płyta rezonansowa przednia wykonana jest z drewna iglastego. Na ogół jest to świerk bądź cedr. Tutaj mamy mostek o charakterystycznej konstrukcji. Mostek służy tylko i wyłącznie taki do montażu strun nylonowych. Ponieważ 3 struny wiolinowe są nylonowe, a 3 struny basowe mimo metalowej owiki również w środku są ze splotu cienkich żyłek nylonowych. Otwór rezonansowy znajduje się na końcu gryfu. Zdarzają się gitary klasyczne, które tu mają wcięcie ułatwiające tak zwany cutaway do grania w wyższych pozycjach. Co ważne, w gryfie tej gitary nie mamy pręta metalowego regulacyjnego wzmacniającego gryf. W związku z tym do takich instrumentów nie należy zakładać strun metalowych. Źle by się je stroiło. Także zwróćmy uwagę na gryf, jest płaski i szeroki. Tu w gitarze pomniejszonej jest dość mały i wąski, węższy niż zwykłej, proporcjonalnie do ręki gitarzysty, młodego gitarzysty bądź gitarzysty turystycznego. Ta gitara brzmi dość ciepło, charakterystycznie. Struny nylonowe dają dużo ciepła, łagodnej barwy tonów środkowych. Gitara polecana, tak jak mówiłem, do nauki dla początkujących. Gitara rozwijała się w ten sposób, będę sięgał po inne instrumenty, że swojego czasu do gitary założono struny metalowe, gitarę wyposażono w pręt regulacyjny, gryf gitary, w środku jest pręt metalowy, który równoważy dużą siłę naciągu strun. Budowa tego instrumentu pozornie jest taka sama i często są te instrumenty mylone. Dla laików gitara klasyczna czy akustyczna to jest to samo. To jest zupełnie inny typ instrumentu. Popatrzmy na główkę. Ma
mamy klucze z kołkami metalowymi. Tu mam gitarę fajnej firmy Taylor. Tutaj mamy zaślepkę pręta regulacyjnego. Następnie mamy siodełko. Gryf takiej gitary jest węższy i lekko wypukły. Mówimy tu o radiusie. Będę o gryfach gitar opowiadał w następnych odcinkach. Popatrzmy się. Miejsce łączenia gryfu z korpusem to jest próg 14. Dużo gitar akustycznych wyposażonych jest w cutaway, czyli takie wycięcie umożliwiające granie w wyższych progach. Konstrukcja mostka jest również zupełnie inna. Widzimy, że struny wchodzą dość głęboko. Na końcu każdej struny jest taka metalowa kuleczka. I tutaj mamy kołki, które utrzymują. Taki instrument często jest większy od gitary klasycznej nawet. Popatrzmy się, jaki on jest gruby. Również płyta przednia tej gitary powinna być zrobiona z drewna iglastego. Tutaj mamy świerk sitka. Sporo gitar akustycznych wyposażonych jest obecnie w układy do podłączania do wzmacniacza, czyli system mikrofonów i specjalnych przetworników zamontowanych w mostku, bądź pod płytą, bądź w pudle rezonansowym nawet, który przekazuje brzmienie do wzmacniaczy dedykowanych gitarom akustycznym. PA. To tak w skrócie, tak wygląda taki instrument. Jest większy, więc nie zalecam go generalnie młodym gitarzystom. Dla starszych jest to obojętne. Posłuchajmy, jaki jest ton tej gitary, jak brzmi, jakie dźwięki wydaje. Słyszymy nieco inna charakterystyka. Oczywiście gitary akustyczne różnią się między sobą też. Prawda? Charakterystyką brzmieniową mamy dużo typów pudła. Tutaj mamy pudło typu audytorium, dość przypominające gitarę klasyczną. Na takiej gitarze gra się zarówno palcami, tak jak poprzednio, modną techniką fingerstyle, bądź akompaniujemy technikami mieszanymi. Używa się też kostki. Gitary te obydwie, poprzednia i ta, służą do gry akompaniacyjnej, no jakie trudne słowo, popatrzcie się, akompaniacyjnej, do akompaniamentu, jak również do gry solowej i także do gry melodycznej. Innym typem gitary akustycznej, który możemy spotkać, jest gitara typu gypsy. Popatrzmy się, jest to również gitara akustyczna, ale jakże inną ma budowę. Prawda? Główka gryfu przypomina gitarę klasyczną, ale jest to gitara z kołkami metalowymi. Wyposażona jest w tak zwany próg zerowy tuż przy siodełku. Zwróćmy uwagę. Na gryfie ma markery. Są to duże rozmiarowo gitary. Służą do grania gypsy i muzyki pokrewnej, czyli muzyki wywodzącej się z kręgów muzyki cygańskiej. Proszę zwrócić uwagę, że zaczep strun zamontowany jest w tym miejscu. To jest spora różnica, prawda? Struny przechodzą przez mostek, idą sobie dalej, nie kończą się na mostku. Otwór rezonansowy jest w kształcie litery D w tym wypadku. Bywa też otwór owalny w takiej płaszczyźnie. Gitara ta brzmi jeszcze troszkę inaczej. Mimo że jest to gitara akustyczna, ma mniej tonów wysokich, więcej tonów środkowych. Specyficzny instrument, służący do grania specyficznego rodzaju muzyki. Ale taki też możemy spotkać. Wybierając taki instrument, musimy mieć świadomość, jaką tą muzykę chcemy grać. Dużą karierę zrobiła ostatnio taka mała gitara, mówimy o instrumentach akustycznych cały czas, która nazywa się ukulele. Jest to gitara pochodząca z Hawajów i nazywałaby się pewnie gitara hawajska,
Gdyby nie to, że nazwa ta została już zarezerwowana dla gitary hawajskiej, która wygląda zupełnie inaczej. Jest instrumentem takim stolikowym i gra się na nim specjalnym suwakiem. Jest to bardzo pomniejszona gitara, można tak powiedzieć w skrócie. Ma tylko cztery struny. Strojone są te struny tak jak struny gitary, to znaczy interwały muzyczne pomiędzy poszczególnymi strunami są takie jak w gitarze. Oprócz tego, że strojona jest o kwartę wyżej, czyli tak byśmy na gitarę akustyczną założyli kapodaster na progu piątym, to są struny A, E i C. To jest struna G o oktawę wyższa w stosunku do takiej struny, która w tym miejscu na gitarze by się znalazła. Jest to instrument służący do akompaniamentu, bardzo prosty w obsłudze. Nie ma dwóch najgrubszych strun, jak widzicie, więc trudno grać na nim dźwięki niskie, czyli basowe. Jest o wiele łatwiejszy. Układy są dużo prostsze. Posłuchajcie, jak brzmi. Struny nylonowe. Ukulele. Pokrewny instrument do gitary. Plus jest taki, że jeżeli umiemy grać na gitarze i będziemy potrafili zapomnieć, że struny dwie basowe nie istnieją, to układy są bardzo zbliżone. Oczywiście parę jest też innych, ale w zasadzie jeśli umiemy grać na gitarze, umiemy grać na ukulele. Ukulele ma bardzo krótką menzurę, to znaczy odległość pomiędzy siodełkiem a mostkiem. Więc trzeba dość precyzyjnie ustawiać palce przed progami. Jeśli chodzi o gitary akustyczne, to w zasadzie tyle. Spotykamy też gitary akustyczne, które mają takie zamiast otworu rezonansowego charakterystyczne F-ki. Nie mają oczywiście całej tej elektroniki, która tu jest zamontowana. I takie gitary akustyczne nazywamy gitarami potocznie, mówiło się gitary jazzowe. Mają one cichsze brzmienie nieco i spotykamy je dużo rzadziej. To tyle o gitarach akustycznych. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Klasycznych, akustycznych i różnych odmianach tych gitar. W następnym odcinku opowiem o głównych odmianach gitar elektrycznych oraz skąd one się wzięły i do czego służą. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.